Cześć, nazywam się Michał Wurszt, ogólnie witam Was w mojej kuchni, just kidding. Jesteśmy u mnie w studiu, jak wiecie, bądź też nie, należy do ProTeamu Quadrona i dzisiaj sobie poruszymy temat, jakich farb używam. Ogólnie używam farb z Xtreme'a, jak wiecie, bardzo wygodnie mi się na nich pracuje, są bardzo fajne i dzisiaj sobie poruszymy przede wszystkim temat tego, jakich odcieni używam. Filmiki będą podzielone na temat odcieni ciepłych i odcieni zimnych, także serdecznie Was zapraszam też do obejrzenia i tego filmiku i wyczekiwania. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że z tych odcieni, które Wam teraz pokażę, będziecie mogli sobie zbudować swoją paletę. Nie musicie oczywiście kupować całej gamy barw z Xtreme'a, jeśli oczywiście chcecie ich używać. Aczkolwiek pokażę Wam odcienie, których możecie używać i podczas mieszania, podczas używania tych farb możecie zarówno bezpośrednio z butelki ich używać, jak i pomiędzy sobą mieszać i uzyskiwać kolejne odcienie, przez co Wasze prace będą po prostu ciekawsze i bardziej urozmaicone. Jeśli chodzi o kolor pomarańczowy, są to dwa odcienie. Neon Orange, który możecie zresztą zakupić w secie z Xtreme'a. Oprócz koloru pomarańczowego będziecie mieć również inne odcienie, aczkolwiek nie o tym. Jeśli chodzi o drugi odcień, to jest to Fast Orange. Fast Orange bardziej bym porównał do odcienia grejpfruta. Jest bardziej taki ciepły, a co do Neon Orange, jest to kolor bardziej taki neonowy, jak sama nazwa mówi. Jest bardziej taki żarówiasty na skórze. Aczkolwiek do koloru Neon Orange polecam Wam też delikatnie dołożyć koloru białego, ponieważ ten wtedy odcień będzie taki, można powiedzieć, to pastelowo ciekawszy na skórze. Standardowo też oprócz samych kolorów poruszę też temat czarnego i białego ze względu na to, że nie każdy, kto oglądał poprzednie filmy, może o tym wiedzieć, ale z koloru czarnego i białego z Xtreme używam Exo White i używam Super Black. Jest to najwygodniejsze. Lining White też używam, aczkolwiek Exo sprawdza mi się najlepiej, najbardziej. I tego po prostu używam. Jeśli chodzi o czarny, używam Super Black. Oczywiście jest też Extra Black, którego wcześniej używałem, aczkolwiek ma on tylko i wyłącznie tą małą butelkę, tak jak te tutaj wcześniej wymienione pomarańczowe. A ze względu na to, że czarnego używam bardzo dużo, to po prostu używam Super Black. Większość osób pyta się też, czy Super Black jest wystarczająco czarny w czarnym, żeby go używać jak najbardziej, także Wam serdecznie go polecam. No i teraz co z żółtymi? Żółtych mam 6 odcieni. Żółty, jak wiecie, bądź też nie, nie musicie o tym wiedzieć, jest to kolor podstawowy, z którego możecie mieszać łącznie razem z czerwonym i niebieskim inne odcienie i uzyskiwać na przykład zielony, uzyskiwać kolory brązowe, fiolety, róże, przeróżne. No, pole do popisu macie dość spore. Odcienie żółtego dzielę na dwie grupy. W pierwszej grupie są 3 odcienie żółtego, które zazwyczaj używam po prostu do takich fajnych przejść, zrobić coś bardzo takiego, wiecie, neonowego. I są to 3 odcienie. Pastel Yellow, Goldmine i Sunburst. W drugiej grupie odcieni żółtych używam 3 kolorów, których wykorzystuję zazwyczaj do tatuowania różnych powierzchni typu metal, złoto, a wiecie, że to jest dość trudne. Zazwyczaj osoby, z którymi rozmawiam, mają z tym po prostu problem, więc pokażę Wam te 3 kolory, które po prostu będą fajne do tego, żeby takie powierzchnie wytatuować. Jest to Funky Yellow, Neon Yellow i Gumball Gold. Niektóre nazwy mogę po prostu koślawo wypowiadać, także przepraszam. Neon Yellow również polecam Wam do mieszania, kiedy potrzebujecie takiego naprawdę bardzo mocnego zielonego, ale to w dalszej części filmu Wam podam kilka informacji na temat tego żółtego, także tak, ale on jest też fajny do mieszania z Funky Yellow i takie fajne odcienie po prostu są na skórze, także serdecznie Wam je polecam. Jeśli śledzicie bądź obserwujecie, jak kto woli, stronę Quadron, mogliście zauważyć to, że Quadron również reklamuje bardzo mocno Xtreme, no wiadomo, są ich dystrybutorem i zważając na to, reklamują bardzo mocno również odcienie czerwonego. Jakich zatem czerwonych używam, ponieważ tego typu pytanie dostawałem bardzo często na moim Instagramie, na którego Was zapraszam serdecznie, aczkolwiek do rzeczy. Mam 5 odcieni czerwonego, w tym 4 bardziej takie, wiecie, neonowe, a 1 bardziej pastelowy. Zacznę przede wszystkim od tego pastelowego. Jest to Antique Red, proszę bardzo, Jego używam zazwyczaj do tatuowania takich, wiecie, bardziej stonowanych miejsc, do, również bardzo fajny jest do mieszania z innymi kolorami. Używam tego do tatuowania przede wszystkim też portretów, do tatuowania ust, bo bardzo często też mi zadajecie pytanie, jakich odcieni czerwonego używam do tatuowania właśnie tego typu fragmentów w ciele jak usta. No i moje ulubione oczywiście, czyli neonowe kolory. Odcieni czerwonego mam tutaj 4. I po kolei Wam je wymienię i podam mniej więcej do czego używam i czemu są fajne, a inne nie. W całej palecie odcieni czerwonego macie również nazwy, które nawiązują bezpośrednio do odcieni kolorów pomarańczowych, aczkolwiek nie są one za bardzo pomarańczowe, tylko bardziej czerwone. Powiedziałbym, porównałbym to do odcienia grejpfruta. I takim odcieniem właśnie jest Bloody Orange. I on jest bardzo fajny, jest to odcień cieplejszy. Ja ogólnie wszystkich tych czerwonych, których używam, są to po prostu kolory bardziej ciepłe niż te takie zimne. Kolejnym jest Caliente, kolejnym odcieniem jest Fiery Rose. Przepraszam za mój angielski, because I'm not master of English. But I'm master. No i tutaj zdziwko, ponieważ jednym z odcieni, które porównam do odcieni właśnie koloru czerwonego jest Neon Pink. On również zalicza się do odcieni czerwonego, co jak zobaczyłem na palecie dość mocno się zdziwiłem, aczkolwiek on faktycznie na skórze może imitować kolor czerwony, także też go Wam serdecznie polecam. I tak naprawdę z odcieni czerwonego najczęściej go używam. Różowy, czyli mój ulubiony kolor z całej palety wszystkich kolorów, którego tak naprawdę mógłbym używać w każdej pracy. I mógłbym być cały na różowo wytatuowany. Tutaj mamy oczywiście 3 odcienie, nie są one zbytnio jakieś nie wiadomo jakie, są to bardzo podstawowe odcienie różowego i oczywiście je Wam w tym momencie podam. Jest to Pastel Pink, Flamingos Dream, kochani, to jest poważny kolor i Rosy Flash, także polecam. Rosy Flash jest to taki typowy różowy, którego możecie też wymieszać, jeśli nie chcecie go oczywiście kupować, możecie wymieszać po prostu z czerwonego i z białego. Z jakiego czerwonego? No to już musicie je kupić, żeby zobaczyć. Mam Was! Oczywiście żartuję, jest to kolor bardzo fajny, także oczywiście Wam go polecam. Nie, a tak już wracając i na poważnie mówiąc, jest to po prostu podstawowy, taki różowy, niezbliżony bardziej do czerwonego, niezbliżony do takiego bardzo mocnego różowego. Jest to po prostu taki, jak pomieszacie go z białym, jest to taki bardziej właśnie pastelowy odcień różowego. Przechodząc oczywiście do odcieni brązowego, odcieni cielistych, których zazwyczaj używam przy portretach, jest ich troszkę dużo, jakby na podstawę, także tutaj Bartek zmontuje i Wam już dokładnie pokaże każdą nazwę po kolei, ale są to odcienie, które w momencie, kiedy je kupicie, będziecie mieli cały zakres odcieni do wszystkich po prostu kolorów i tych ciemniejszych, i tych najbardziej właśnie, najbardziej ciemnych, najbardziej jasnych, do bardziej takich pastelowych odcieni skóry, do bardziej takich różowych odcieni, do pomarańczowych, no wszystkie po prostu, które możecie mieszać ze sobą i inne odcienie też będą bardzo fajne i ciekawe. Niekoniecznie musicie kupować wszystkie kolory z palety, tylko po prostu mając je, będziecie mogli sobie tam mieszać, kombinować i coś na pewno fajnego Wam wyjdzie. Nie byłbym sobą, gdybym był inny, ale moim ulubionym odcieniem w tych brązach, w cielistościach jest oczywiście odcień Off-White. Ja, jak wiecie, jestem fanem. Odcień tej farby jest bardzo fajny. I tak naprawdę można, mieszając to z białym, uzyskacie taki bardzo jasny, cielisty. Polecam. Tylko musicie go mocno wstrząsnąć, ponieważ jest dość rzadkim odcieniem. Kolorem. Dziękuję.